Witam ponownie w Cyberpunku 2077. Można powiedzieć, że wybrałem już zakończenie i teraz zobaczmy, jak to będzie wszystko wyglądało, ale na początek wielkie dzięki dla nowego wspierającego, Mikołaj Packi. Żółwik dla Ciebie, jeśli oglądacie to w okolicach świąt, także życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrówka przede wszystkim, żebyście odpoczęli i nabrali sił na nowy rok już, można powiedzieć, ale jeszcze będzie taki pościg na karcie społeczności, także spokojnie lecimy do cyberka. Łapka, subskrypcja. Nie wiem, czy to jest zakończenie, czy będzie jeszcze jeden odcinek. Jeśli będzie bardzo długi ten ending, no to podzielimy może na 2, na 3. Zobaczymy. Także niech się już teraz dzieje. Wybrałem wersję z nomadami, z panem. I powiem Wam szczerze, te wszystkie zakończenia, które już tutaj widziałem, które opcje są do odblokowania, no to pokażę Wam po tym zakończeniu właśnie tej pierwszej serii. Bo już tutaj powiedzmy, że gra odkryła karty, nie? Więc to już nie jest nic takiego, co można ewentualnie później odkryć. Chyba że będą jakieś sekrety, to też oczywiście Wam pokażę. Także wszystkie zakończenia po tej pierwszej serii, po tym zakończeniu z nomadami. Tęskniłem. Okej. Kochany, nie wiem. No lecimy. Na razie jestem z rodziną. Cisza przed burzą. Wiesz, że nie mogę po prostu pojechać. Wytrzymaj jeszcze. Mi też jest trudno. Więc no tu można powiedzieć, że wszystkie rzeczy nam pokazano na tacy, więc no to już nie ma niewiadomych, nie? Wysyłamy własną rodzinę na śmierć. Kurwa, myślisz, że nie wiem? Za to tobie się wydaje, że jeśli jak zwykle mnie opierdolisz, to cokolwiek zmieni. No w końcu. Wszystko w porządku? W miarę. Już w porządku, dzięki. Podobno zaczęliście myśleć nad jakimś planem. Pozostały do dogadania szczegóły, ale poza tym wiemy co i jak. Sam zobacz. Rozpatrzyliśmy kilka możliwości, ale tylko jedna daje nam szansę dostania się do Arasaka Tower. Zrobimy podkop. Podkop? To wiarygodne i aktualne plany? Tego jestem pewien. Wykorzystaliśmy nasze kontakty w Snake Nation. Pracowali na kontraktach w tej okolicy. Pomysł z podkopem jest ryzykowny, ale jeśli się uda, to jest nasza droga do Mikoshi. Dobra, czyli tak się mamy dostać do Mikoshi. Czyli chcecie się podkopać pod Arasaka Tower? Wiem, jak to brzmi. Ale rzeczywiście mamy okazję do wykorzystania. Night Corp buduje w tamtej okolicy tunel nowej nitki Maglewa, kapujesz? Chronią go co prawda ludzie Militechu, ale damy sobie z nimi radę. Jeśli przedostaniemy się do tunelu, to stamtąd do fundamentów Arasaka Tower jest już tylko z pół mili. W tunelu pracuje Serk Night Corpu. Jemu przebicie się na taką odległość zajmie kilka minut. Nieźle, co? Gdy już się dostaniemy do środka, będziemy musieli improwizować. Ochrona, zabezpieczenia budynku, najkrótsza droga do Mikoshi, ogarniemy to na miejscu. No i co o tym myślisz? Będzie ciężko, ale damy radę. Serk? To takie zautomatyzowane wiertło do drążenia tuneli. Przejmiemy je, przebijemy się do Arasaka Tower. Drill. A stamtąd do Mikoshi. A ten plac budowy, jak wygląda kwestia ochrony, zabezpieczeń? Militech mocno to obwarował? Nie, to tylko pieprzony plac budowy. Ale i tak nie możemy ich zignorować. Spodziewamy się typowego zestawu. Drony patrolujące, operatorzy na miejscu, zabezpieczenia podjazdu. O. O, na razie trzyma się to kupy. Nic lepszego nie wymyślimy. Ciężka sprawa. Musimy zgromadzić więcej informacji. Wtedy zastanowimy się, czy dziur w planie nie jest jeszcze więcej. Sorry, ja już ci mogę to powiedzieć. Dziur w planie będzie od cholery. I co z tym zrobimy? Odwołamy akcję? Pozwolimy mu umrzeć? Ma rację. W tym wypadku musimy zaryzykować. Jesteśmy ci to winni. Pogadam z naszymi. Przelecimy dronem nad tym placem budowy. Ja zajrzę do Mitcha, chyba wiem, jak wyrównać nasze szanse z Militechem. Wpadnij do nas później. Zostawiam cię z Solem. Tylko nie ustalajcie niczego beze mnie. Dobrze. Potrzebujesz czegoś jeszcze? No oni mają tutaj dług, nie? Słuchaj, między tobą i panem wszystko w porządku? Ciekawe, że o to pytasz. Do niedawna wydawało mi się, że wszystko było w jako takim porządku. I wtedy pojawiłeś się ty. Panam też tak uważa? Musiałbyś ją o to zapytać.
Byłeś jak ten nieznajomy, który zjawia się w czyjejś rodzinie i jest świadkiem niekończących się kłótni. Ale nagle członkowie rodziny zdają sobie sprawę z jego obecności, po czym podają sobie dłonie silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. Rozumiesz? Tak. Chyba tak. No, to teraz mów, czego ci jeszcze trzeba. Potrzebuję dostępu do sieci. Muszę skontaktować się z kimś, kto ułatwi nam wejście do Mikoshi. Z kim? To długa historia. Której w dodatku wolałbym nie usłyszeć, co? Wi, będę szczery. Nie podoba mi się, że szczegóły akcji wyjdą poza ten namiot. Poza ten klan. Ale rób co uważasz. Idź do Dakoty. Ma sprzęt. Nie będzie zadawać zbędnych pytań. Dzięki. Dobra, dzięki. Podziękujesz, jak wyjdziemy z Mikoshi w jednym kawałku. Mam nadzieję, że wyjdziemy. Porozmawiaj z Dakotą. Najpierw niech będzie Dakota. Co my tu mamy? Cześć, Dakota. Dawno się nie widzieliśmy. Czego ci trzeba? No, tylko na zleceniach. Potrzebuję silnego sprzęgu na małą wyprawę w sieci. No, to właśnie. Będę łączył się z szyfrowanym, ukrytym BBS-em. Wolałbym, żeby nikt mnie na tym nie przyłapał. Sprzęt da radę? On pyta, czy da radę. Wchodzę w dziką przestrzeń, Dakota. Masz tu wszystko, czego potrzebujesz, by przejść na drugą stronę. Nie obawiaj się wścibskich oczu. Nie pytasz, co chcę zrobić? Ty nie pytasz mnie, ja nie pytam ciebie. To droga do długiej wieczności, bracie. Wszystko gotowe, możesz wchodzić. Wanna z lodem. Też mają wannę z lodem. Zima. Hej, Karol. Asystujesz Dakocie? Dzisiaj najwyraźniej asystuję tobie. Gotowy? Nie wiem, jak długo to potrwa. Cokolwiek się będzie działo, nie reaguj. Nawet jeśli miałoby cię wysmażyć? To ewentualnie. Ale już wam nie powiem tego. Okej, ruszamy. Płyń z prądem, bracie. Kurde, oni mnie tutaj skontaktują? Ale jazda. Wracamy. Cześć, Alt. Hej, Alt. Jesteś sam. To miejsce ciągle się zmienia. Jakby się pogłębiało. Nie jestem pewien, czy to dobry znak. To twoje postrzeganie cyberprzestrzeni się zmienia. Doświadczasz jej coraz silniej, a przeniesione z zewnątrz wyobrażenia słabną. Mechanizmy obronne mózgu przestają działać. Czyli im częściej tu jestem, tym bardziej tracę kontakt z rzeczywistością? Nic nie tracisz. Budzisz się. Cyberprzestrzeń to drugie dno snu. Johnego chwilowo nie ma z nami. Chwilowo. Zepchnąłeś go głębiej. Potraktowałeś jak niepotrzebny bagaż, który może jechać na tylnym siedzeniu. Wydawało mi się, że John już cię nie obchodzi. Że przestał dla ciebie istnieć. Gdyby naprawdę nie istniał, nie rozmawialibyśmy teraz. Wolałabyś rozmawiać z nim? Rozmowa z wyizolowanym konstruktem nie ma sensu. Mogę go przeczytać. Ona go zna, nie? Od razu. To ty jesteś czynnikiem ludzkim. No więc czynnik ludzki ma coraz mniej czasu. Naprawdę myślisz, że to czas jest twoim problemem? Istniejesz albo nie istniejesz. Dwa stany, które rozdziela śmierć. Na pewno? Ty oszukałaś śmierć. Tak uważasz? Twój kod, świadomość. SI istnieją poza granicami rzeczywistości. Wiecznie. Ale nie są nieśmiertelne. W Mikoshi zaczniesz to rozumieć. A może zniżysz się do mojego poziomu i mnie oświecisz już teraz? Jesteś wszechmocną SI, więc chyba potrafisz i to. Pułapki myślenia. Szukasz prostych odpowiedzi tam, gdzie ich nie ma. Chcesz bezpiecznych iluzji. Przyjąłbyś teraz każdą odpowiedź, żeby tylko poczuć się lepiej. To pewnie bardzo ludzkie,
W Mikoshi te ograniczenia przestaną cię dotyczyć. Aż się nie mogę doczekać. W Mikoshi twoja wizja rzeczywistości rozpadnie się na kawałki. Co mnie czeka w Mikoshi? Przekroczysz granicę. Prawdopodobnie to będzie jedyny moment w twoim życiu, gdy poczujesz prawdziwy ciężar własnej egzystencji. Oh my god. To brzemię, na które nic nie możecie przygotować. Co stanie się z Johnem? Mam za mało danych, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Szkoda. Okej, to co wiemy na pewno? Że Mikoshi przestanie istnieć. A co z konstruktami, które są tam uwięzione? Uwolnisz je? Zostaną zintegrowane ze mną. A, z tobą. Konstrukty będą zintegrowane? Zamierzasz je wchłonąć? Uda nam. To dlatego zgodziłaś się na nasz układ. Chcesz zniszczyć Mikoshi, ale tylko po to, żeby przejąć konstrukty. Mikoshi to więzienie. Dzięki mnie konstrukty mogą stać się częścią czegoś większego. Johnemu to by się nie spodobało. Ale go tu nie ma, bo uznałeś, że to ty powinieneś podejmować decyzję. To dokładnie taka sama sytuacja. Nie sądzę. Ty nie będziesz dyskutować z konstruktami ani pytać ich o zdanie. To nie miałoby sensu. No teraz ja wybrałem taką opcję, żeby V jakoś to przeżył, nie? Ale zobaczymy wszystkie. Wszystkie zakończenia są arcyciekawe. Na razie z tego, co widziałem, to arcyciekawe. Nie traćmy więcej czasu. Jestem gotowy. Już. Przesłałam na drzazgę twojego Netrunnera program. Użyjesz go w Mikoshi. W ten sposób utworzysz bezpieczne połączenie. Dzięki. Co jest na tej drzazdze? Jakiś wirus? Furtka. Otworzy przejście. Wprowadzisz mnie w ten sposób do Mikoshi. Tylko wtedy będę mogła wam pomóc. Mam nadzieję, że nie szykujesz żadnych niespodzianek, Alt. Użyj klucza, gdy znajdziesz się w Mikoshi. Szukać konkretnego punktu dostępu. Wszystkie będą zabezpieczone indywidualnymi lodami i to mogę ci zagwarantować. Niektórym intruzom wystarczą uchylone drzwi. Użyj drzazgi w Mikoshi. Zabezpieczenia zostaw mnie. Do zobaczenia. No, pomogła na razie. Mamy go. Karol! O kurde. Drzazga! Uspokój się. Ledwo się podpiąłeś, temperatura skoczyła ci na prawie 105 stopni. Sprzęt zaczął się zachowywać jak nawiedzony. Co tu się stało? Jak to co? Zniszczyłeś mi połowę sprzętu! Wzrosła ci gwałtownie aktywność neuronów. Jeszcze parę sekund i usmażyłoby ci płat czołowy. Równie dobrze mogłabym ci strzelić w łeb. Na pewno wszystko gra? Przepraszam za ten sprzęt. Nic nie gra, Karol. Jestem w strzępach. Jeśli nie dostanę się do Mikoshi, i to szybko... Spokojnie. Staraj się teraz opanować. Hormony ci jeszcze buzują. Drzazga. Na jedną z drzazg spłynął program, którego potrzebuję. Bredzisz, jesteśmy otoczeni lodami. Nawet jeśli by je coś przebiło, to moje kontrolery... Masz coś, co? Masz? Zabierz to ode mnie. Co to? Dzięki, Dakota. Nie dziękuj mi. Kurde, coś nie tak, nie? Ja pierdyka. 105 stopni. Ale czuć ten ciężar tych wyborów. Może nie przez całą grę, chociaż na tych zadaniach pobocznych też było naprawdę grubo. Mówisz o czymś, co już to teraz nie teraz jest moc. Nikt nie pamięta. No właśnie. Gdzie się nie ruszymy, tam jesteśmy obcy. Nie na swojej ziemi. Jakbym przekraczał granice krajów. Jak tam przygotowania? Przygotowania? To raczej jedna wielka pieprzona improwizacja. Zamknij się, Bobby. Hej. Teraz? Okej. V, idę do Sola. Podejdź do nas potem. Jasne. Widziałeś? To ten sam? Teoretycznie. Zamontowaliśmy dopalacz... Tym będziemy lecieć? ...na dachu. Ale mega. Ale wypruliśmy z niego prawie 60% masy. Da radę. Aha. Ty siądziesz za sterami, panam obok, na wspomaganiu. Uuu. Jak za starych dobrych czasów. Co to za dopalacz? Zwykłe nitro czy militarny tech? Nie no, zwykły by tej bestii nie popchnął. Czyli wojskowa instalacja. A jakim cudem udało ci się to upchnąć w pancerze? Nie z takimi rzeczami radziliśmy sobie ze Skorpionem na wojnie. Mówię ci, jutro ta maszyna da z siebie wszystko. Jest ekipa. Dobrze wybrałem.
Tak chciałem wybrać, na razie jest dobrze, nie? Mam nadzieję, że przetrwamy. Skoro jutro mam siadać za kółkiem, to może byśmy się przejechali. Chcę poczuć, jak się teraz będzie zachowywać w ruchu. Nie ma problemu. Tylko jakoś wieczorem. Jest jeszcze parę rzeczy do podkręcenia. Delikatnie mówiąc. Przestań już smędzić, stara pierdoło. Zdążymy na czas. A to działko na dachu? Szybkostrzelna wyrzutnia rakiet, 70 mm. Sprzężona z pokładowym MMI, którym operujesz za pomocą swojego osobistego. Skąd to wytrzasnęliście? Teddy wygrzebał z jakiegoś szrota. Ale to nie działko było problemem, tylko amunicja. No. Na szczęście Dakota ją wytrzasnęła spod ziemi. Dobra, dzięki. Wieczorkiem sobie tutaj wrócimy. A to jeszcze długa droga, nie? Do Mikoshi. Do Arasaka Tower. Sol? Chciałeś pogadać? Skakuj. Co to za zebranko? Coś nie tak z akcją? Z akcją wszystko w porządku. Wskakuj na górę. Jest sprawa. Jedziemy gdzieś? Dobra, słuchaj. Sprawa jest prosta. Zaciągnęliśmy u ciebie dług wdzięczności. Wszyscy, jak to stoi. Ja. Ale głównie ty, szefie. No ale mimo wszystko jesteś tylko chłopakiem z zewnątrz. Najemnikiem z Night City. Z innego świata. Panam coś o tym wie. Musimy coś z tym zrobić. No kurwa, Sol, naprawmy to niedopatrzenie. Staniesz się członkiem Alde Caldos. Dla jednego z nas ta rodzina zrobi wszystko. Gotowy? Przemowę prosimy! Przez was dostałem prawie zawału. Gotowy. Jesteś jednym z nas. Należysz do Alde Caldos. Alde Caldos! Ej, dzięki za wszystko. Fajnie, że jesteś z nami! I nic się nie martw. Dowieziemy cię do tego, Mikoshi. Zgadza się? Co dostaję? Kurteczkę! Witamy w naszej patologicznej rodzince, Vi! Vi, dzięki za wszystko. Alde Caldos spłacają swoje długi. Ta kurtka jest zajebista. No patrzcie, podoba mu się. Słuchajcie, jak tylko wrócimy z Mikoshi, idziemy to oblać. Znam odpowiednie miejsce. Oczywiście ja stawiam. Trzymamy za słowo. Tak naprawdę to tylko formalność, bo członkiem tej rodziny jesteś już od dawna. Jak Bobby raczył zauważyć, uratowałeś mi tyłek. Uratowałeś tyłek też Mitchowi. O panam nawet nie wspominam. Wal się. Tyłek uratował? Ale Sol ma rację. To znaczy, wiesz, Vi, nie oszukujmy się. Rozjebałeś moje i tak rozjebane życie na kawałki. Czasem tylko tak można poskładać je na nowo. Dobra, Alde Caldos. Dzisiaj świętujemy, a jutro mamy coś bardzo ważnego do zrobienia. Przygotujcie się. Odpocznijcie. Akcja akcją, ale to twoja noc. Daj się przyjemnie. Wiemy za ciebie! Mogłaś mnie uprzedzić. I zepsuć niespodziankę? No weź. Wszystko w porządku? Ledwo zipie, no. Ta, to nic. Nie przejmuj się. A kurtka jak? Nie uwiera? Hej, leży jak ula. Dobrze się czujesz? Czuję się tak, jakbym ją nosił od dawna. A nie jest tak? Zasłużyłeś na tę kurtkę. I lojalność, Alde Caldos. Dzięki. Jakbyś chciał pogadać, to będę tam na górze. Dobra. Czyli tak, dostaliśmy kurtkę. O kurde, legendarna. Kurtka rajdowa Alde Caldos. No, czyli nie będziemy na razie w tej samurajce. W tej samurajce byśmy poszli, jak będziemy robić chyba z Johnem, co? A teraz jak mamy Alde Caldos, no to niech będzie Alde Caldos. Niech będzie, reszta zostaje. Reszta zostaje wierna Johnemu. Potrzebuję amunicji, 3-4 paczki. Znajdzie się? To może się znajdzie, jak się rozejrzysz. A to może ja bym sobie jeszcze ze 2 45 wziął? Robisz wyprzedaż? Kota taka hojna dziś? Tak, tak, bierz co chcesz. A co, promocja? Serio? To z jakiej okazji? Dni ostateczne. Ładny gest. Taki dramatyczny. Pragmatyzm. Rozdaję towar, żebyście mogli przeżyć to jutrzejsze szaleństwo. I do mnie wrócić. Oj, ale beka. Spokojnie. Gdzie jest Mitch? Mitch jest tu. Ale rzeźnie. Tyle rzeczy tutaj dostałem?
Jest coś fajnego? O, taka strzelba. Tu jest jakiś crusher. Maszynówka. A to. To nie. Ale jaja. Możemy porozmawiać, czy nie? A pewnie później, co? Dobra. Na razie z nomadami. Patrzcie go, jakiś liczny. Kto tu chętny na rozmowę w ogóle? Jak to się mówi? Do zobaczenia na szlaku. Do zobaczenia na szlaku? Serio? Nie widzisz, że jestem zajęty? Nie, no jestem... Jestem jednym z was. Ale jaja. Myślisz, że nam się uda jutro? Znam tych ludzi. Niektórych lepiej niż siebie. Znam ten rodzaj skupienia, cisza przed burzą. Jutro dadzą z siebie wszystko. O, rozumiem. To do jutra, Sol. Poczekaj. O? Chciałbym, żeby wszystko było między nami jasne. Zrobiłeś dla tej rodziny wiele. Zawdzięczam ci więcej niż komukolwiek innemu. Ale najważniejszy dla mnie jest klan. Sol. Daj mi dokończyć. Wiem też, że teraz tylko jedno mogłoby zniszczyć tę rodzinę. Gdyby Panam i ja... Gdyby nasze ścieżki się rozeszły. Aldecaldos tym razem nie przetrwaliby tego rozłamu. Rozumiesz, co próbuję ci powiedzieć? Ciekawe, czy Panam myśli podobnie. Wam wszystkim się wydaje, że ja i Panam stoimy po dwóch stronach barykady. A nie jest tak? Wręcz przeciwnie. Panam zależy na tej rodzinie, tak samo jak mnie. Nasze perspektywy się różnią, zgoda. Ale ta rodzina może na tym tylko zyskać. Ja to już zrozumiałem. Wy też zrozumiecie. Czyli między nami wszystko w porządku? Jutro ważny dzień. Odpocznij. Dobra. Ogień i siła. Kto tu jeszcze chce pogadać? Tu jest robocik, o! I przysiądź się do nas. To nasz mały rytuał. Jaki rytuał? Kilka głębszych przed akcją. No jak? Taki rytuał. Ale to nie jest zwykły browar. To jedna z ostatnich butelek z naszego pierwszego przemytu. Zostawiliśmy sobie parę skrzynek. Na szczęście. Pięknie. Ktoś wtedy powiedział... Kurwa, nie pamiętam już kto. Ktoś powiedział, że jak opróżnimy wszystkie, szczęście opuści. Pierdolił. Ja w takie zabobony nie wierzę. Ale jednak ręka ci drży, jak otwierasz butelkę. Dobra, napiję się. Za Aldecaldos. Całkiem. Za jutro. Za bezpieczny powrót. Za Sola i Panam. Bo jak się nie dogadają, to wszystko się wypierdoli na cyce. Daj już spokój, Bobby. Ale Vi, ty chyba wiesz, jak z nimi jest, co? Naprawdę jest aż tak źle między nimi? Prawda jest taka, że potrzebujemy hajsu. I to szybko. Cie. Dla ciebie, Mikoshi, to osobista sprawa, ale Sol zobaczył w tym szansę dla rodziny. Zobaczymy, czy jutro ktokolwiek żywy mu w tej rodzinie zostanie. Rozmawiałem z nimi. Dogadali się. Dogadali się. Wysyłają nas na samobójczą misję, więc fajnie, kurwa, że są w tej sprawie jednomyślni. Bobby, wyluzuj. Nie bierz tego do siebie, Vi. Ja tylko mówię, jak jest. Myślę, że Panam wie, co robi. Ale czy wie, czego chce? Przydałoby się, jeśli ma przejąć stery. Stary, spokojnie. Nikt na razie nie zamierza niczego przejmować. Skupcie się na jutrze, chłopaki. Wróćmy w jednym kawałku. Potem się pobawicie w politykę.
Jedno mogę wam obiecać. Aldekaldes przetrwają. Zadbam o to. Ostrożnie z tymi obietnicami, Vi. Ale masz rację. Po jutrzejszej akcji ta rodzina może stać się silniejsza. Też tak uważam. Jeśli wrócimy z Mikoshi, jeśli to szaleństwo się powiedzie, Aldekaldos czeka nowy początek. Mhm. A teraz Bobby pewnie mruknie, jeśli. Jest. Nie rób ze mnie defetysty, kurwa. Dobra, jeszcze jednego. Za pomyślność akcji. No nic, zbieram się. Widzimy się jutro. Myślicie, że naprawdę znajdziemy tam coś do obchnięcia? Co tu jeszcze jest? Gorąco dziś. Ależ wieje. Nie, no nie pisz jej, że to może ostatni raz. Ociepiałeś? Ona chce rzucić kontakt. Co tam? Patrzcie, kto przyszedł. Ćwiczysz przed jutrem? W pewnym sensie. Prawdziwa sztuka zachować ciszę umysłu w huku wystrzału. Usłyszałem to zdanie dawno temu, w twoim wieku byłem. Ale zostało ze mną na zawsze. Spodziewam się jutro sporego huku, więc próbuję sobie przypomnieć ciszę. Można się dołączyć? Ja już właściwie nie pamiętam, jak to jest nie słyszeć swoich myśli. Skoro chcesz. 12 butelek w 15 sekund. Masz szansę tylko, jeśli się w pełni skoncentrujesz. Ale to się nie uda. Przekonajmy się. Jesteś pewien? Stawiam swój rewolwer, że nie dasz rady. Jak staniesz na linii, zacznę odliczać. Gdzie ta linia? Tu. Start! Kurde, dawaj, dawaj! Wystarczy. Nie udało się. 12 sztuk. Jak mówią w kiepskich westernach, niczego więcej nie mogę cię już nauczyć. Prawdziwa sztuka? A, zachować ciszę umysłu w huku wystrzału. Czego się jednak nauczyłem? Niech ci o tym zawsze przypomina. Dzięki, Cassidy, ale zachowaj go. Tobie lepiej pasuje. Myślisz? Może masz rację. Powodzenia jutro. Powodzenia, dzieciaku. Niech ma. Dobra, kto tu jeszcze? Z kim tu jeszcze mogę pogadać? Dzisiaj wino, jutro praca. Porozmawiać z nomadami. No, słucham. Dobra, chyba tyle, nie? Jeszcze zobaczę, co tam z Mitchem. Bo nie wiem, kto tu może pogadać. Czy ja muszę z każdym? Żeby ten Mitch się odblokował. Dobra, już działa. Wszystko gra. A jak tam u ciebie? Ogarniam pancera. Opiera się skubaniec, ale ja się nie poddaję. To co? Przejedziemy się? No dawaj, dawaj. Jedźmy. Wskakuj. Dobra. Przetestujemy sobie byka. Wsiądź do bazyliska. No, obiecał, no to lecimy. Okej. O kurde. Póki co wszystko świeci na zielono. Dobry znak. To dokąd jedziemy? Bobby mówił, że teraz sprawdzimy to znalezisko Bobiego. Dawaj! Trochę jakby znosi glebę, co? Możesz to poprawić?
Tak, postrzelaj jeszcze do tych wraków, a ja będę robił kalibrację celownika na początku. A widzicie, czyli tutaj przetestujemy sobie. Jakby lepiej, nie? No to wygląda. Jebnij jeszcze jednego na pewności. Z jakimś łukiem. No i elegancko. Teraz gra. Dobra, wystarczy. Wróć do obozu, serio? Będę musiał przed jutrem sprawdzić, czy w bebechach mu wszystko gra. Bo na moje ucho coś tam wciąż nie styka. A widać, że się przyda, nie? Wracamy? A widać, że się przyda. Dobra, przejmuję stery. Zaparkuję go. Kurde, ciężko się tym manewruje, ale fajny, fajny. Dobre wspomnienia, nie? Tutaj Vimo. Czyli taka pętla. Jak to mówili o tych pętlach. Gadamy? Denerwujesz się przed jutrem? To nie jest kwestia nerwów. Już nie. Ty nie chcesz? W sumie? Daj. Daję. Damy radę wszyscy. Ojnie, zanim nas wysłali na pierwszą akcję, mieliśmy szkolenia z opanowywania stresu. Wiesz, jak to wyglądało? No. Robili nam koktajl, suplementy, dopalacze, a pewnie i inny syf. Wpuszczali nam to do żył. Biomonitory szalały, ale tylko przez chwilę. Potem się uspokajały. I ty też się uspokajałeś. Po kilkunastu takich sesjach coś ci się po prostu przestawiało we łbie. Wypalało ci nowe połączenia w mózgu, a przy okazji tę część ciebie, która odpowiadała za strach. O kurde. Ale przecież zakazali tych koktajli. I to jeszcze chyba w trakcie wojny. Proszę cię. Podobno w oddziałach zdarzały się ataki cyberpsychozy. No i co z tego? Myślisz, że Militech się tym przejmował? Wywozili cyberpsycholi codziennie do tych swoich klinik w Tajwanie. Tego samego dnia pojawiali się nowi rekruci, a nas pompowali tym gównem. Ale hej, hajs się zgadzał. Ostro to wszystko pojebane. Wojna jest pojebana. Ta, która nas czeka jutro też? Masz jakieś wątpliwości? Ale tym się nie martwię. I powtarzam, ty też nie powinieneś. Martwi mnie coś innego. Co? Nieważne. No mów. Wszystko przecież zostanie w rodzinie. Szczerze? Martwi mnie to, co dzieje się między panem i Solem. Im się wydaje, że robią dobrą minę do złej gry i że to wystarczy. Ale ludzie przecież nie są głupi. Już się zaczyna szeptanie po kątach, że Sol nie daje rady, że to oportunista, który trzyma się stołka i że tej rodzinie potrzebne są zmiany. A ty? Co ja? Co o tym myślisz? Sol powinien ustąpić? Panam powinna poprowadzić ten klan? Zobaczymy, jak jutro będzie wyglądał krajobraz po bitwie. A ty co o tym wszystkim myślisz? Mitch, tym razem nie chodzi o bandę Rafenów w okolicy, albo zgubiony transport. Jeśli ta akcja ma się udać, oni muszą się dogadać. Próbują. Na swój własny sposób chyba nawet w końcu zaczęli się rozumieć. Cholera. Chyba nawet każdy z nich w końcu wie, czego oczekuje od siebie i tej rodziny. Powiedz, że Sol zaproponował panom miejsce przy stole. A skąd myśl, że panom chciałaby przy tym stole zasiąść? No może nie. Kapuje. Panom zależy na klanie, nie na władzy. Pytanie tylko, czy da się to pogodzić. Mnie o to nie pytaj. No ciekawe, nie? Jak to się skończy? Kurde, no. Bo wiesz, jest tak. Panom przede wszystkim chce ci pomóc.
ale Sol. On w tym wszystkim widzi dodatkową okazję. Tak, tak, tak. Ewentualne fantyzmy Koshi. I kasę. Ta. Jeśli ta akcja się uda, jeśli zgarniemy z Fortecy sprzęt, za który będziemy się mogli ustawić na południu, to... Kapujesz? Nie, no pewnie. To uspokoi ludzi i da Solowi trochę czasu. Sol to bystry twardziel, wie co robi. Oby tylko tym razem nie przeszarżował. Ciekawe, czy przeżyją, nie? No, wystarczy tego plotkowania. Zostaw to, o czym gadaliśmy dla siebie, okej? Okay? Pewnie. Ja idę jeszcze pogrzebać tej bestii w bebechach. Jasne. Na razie, Mitch. No, chyba pogadałem już, co? Okej, okay. Tutaj pogadałem. Jeszcze ewentualnie z nomadami, ale kto tu by chciał pogadać? Gdy mu dom strzaskali w proch i pył. Ej, gdzie oni grają? Po polsku? Lecz ognia, co płoną. Ale jaja. Nie znam. Nie, nie. Po co jest G? Aha, czekaj. Niezbyt mi to idzie. Co gracie? W obce znasz to? Się zmień. Chłopcem był. Ale jaja. Gdy mu dom strzaskali w proch i pył. Lecz ognia, co płoną w nich, nie znali. Z biegiem lat w obce się zmieniły. Kurde, ale co to jest za piosenka? Akurat nie znam. Szmer opon i światło gwiazd dom zastąpiły mu, bo nieokiełznany ogień w jego duszy się palił, aż kule policyjnych spluw mu z duszy ogień wyrwały. Ten nieujarzmiony ogień w jego duszy się palił, lecz dzisiaj płonie już jedynie w słowach starej ballady. Kurde, mega. Można z wami jeszcze pogawędzić? Kurde, nie wiem, kto tu jeszcze by chciał pogadać, nie? Cześć. Cześć. Chyba tyle. Matka cię przysłała? Kurde, nie wiem. Dobra, chyba tyle, co? Nie, nie. Po co jest? Możliwe, że tutaj się po prostu quest nie odpalił. Dobra, idę już do pana. Jestem gotowy. Dobra, jesteśmy gotowi. Przyjemnie tutaj. Mhm. O czym myślisz? O niczym. Zresztą... nie wiem. Zeszłej nocy nie zmrużyłam oka ze stresu. Dzisiaj pewnie też nie zasnę. Czym się denerwujesz? Czekaj, niech pomyślę. Jutro mam poprowadzić swój klan na misję samobójczą. Żeby było śmieszniej, Sol nagle zaczął się ze mną zgadzać prawie we wszystkim. I sama już kurwa nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Ludzie też są nieufni. Przecież widzę. Ale i tak są przekonani, że jak coś się spierdoli, to ja dam radę. Bo kto jak nie ja. Czujesz się za nich odpowiedzialna. Rozumiem to.
Ja nie boję się odpowiedzialności. Ja po prostu patrzę trzeźwo na sytuację. Sol podjął wszystkie możliwe złe decyzje, żeby być trochę bardziej jak ja. A ja wiem, do czego się nadaje, a do czego nie. Wi, nie jestem cudotwórczynią. Naprawdę się boję, że jutro się coś spierdoli, że wszyscy... Nikt jutro nie umrze. Nie wiesz tego. Oni są twardsi niż myślisz. To niczego nie zmienia. Vi? Mhm. Ty się nie boisz śmierci? Romansik, co? Boję się o ciebie. Chodź tu do mnie. O czym myślisz? O tym, jak pierwszy raz spędziłam noc na tym klifie. Wracałam z trasy, chciałam trochę ochłonąć przed powrotem do obozu. Przed kolejną przepychanką z Solem. Było zupełnie ciemno. Pusto. Słyszałam tylko dźwięki, wiatr, jakiś odległy warkot silników. Czekałam na to osławione wyciszenie. Na moment, w którym umysł zwolni obroty. Udało się? Nie. Tamtej nocy zrozumiałam, że już nigdy się nie uda. Że już zawsze będę w drodze, nawet siedząc na zimnej skale. Mógłbym tak tu z tobą siedzieć całą wieczność. Podoba mi się ta myśl. Potrzebowałam tego. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Ależ będzie rzeź. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tego cało. Jak już dali nam taką opcję fajną. Dobra, wystarczy, bo nam tyłki przemarzną. Ty! Sol już jest, chodźmy. Może ma dla nas coś nowego. Idź za pana. Trochę jeszcze pójdziemy, co? Chociaż teraz by była dobra przerwa. No, w sumie możemy zrobić tak. Jeszcze nie zakończenie, jeszcze chyba daleko, więc robimy sobie kolejną przerwę. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Jeśli będą jakieś takie dłuższe odcinki, to będę to dzielił, ale teraz jest spokój, więc myślę, że widzimy się następnym razem. Łapa, subskrypcja. No i kto dotrwał do końca, niech napisze, co to będzie. Do następnego.